Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie komisarzu, ambicją Unii Europejskiej jest osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Tu będzie potrzebna transformacja ekologiczna, do tego dochodzi Europejski Zielony Ład, tam jest kilka obszarów. I chciałabym pana zapytać, jak pan to widzi w dzisiejszej dobie, w dzisiejszym czasie, wtedy kiedy mamy też wojnę za polską granicą? Ja jestem odpowiedzialny za tę część szeroko rozumianego Zielonego Ładu, która dotyczy rolnictwa i produkcji żywności. Słusznie pani zauważyła, że jesteśmy w sytuacji, która wiąże się bardzo mocno z rosyjską agresją na Ukrainę, zaatakowanie Ukrainy, uderzenie również w jej potencjał rolniczy, a to obserwujemy. To są pewne napięcia związane z bezpieczeństwem żywnościowym w wymiarze światowym. Ukraina jest dużym eksporterem żywności, jest dużym dostawcą żywności, zwłaszcza jeśli chodzi o region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Natomiast jeśli chodzi o samą Unię Europejską, to chociaż te dostawy z Ukrainy też mają istotne znaczenie, to nie jest to kryzys aż tak wielki, który by zagrażał bezpieczeństwu żywnościowemu Unii Europejskiej. Myślę, że jesteśmy bezpieczni żywnościowo, nie ma powodu do obaw z powodu tego, że wojna zaskutkuje brakiem żywności w Unii Europejskiej. Nie, tego się nie musimy obawiać. Natomiast musimy wzmacniać Ukrainę, żeby w szczególności pomagać w jej eksporcie, udostępniając na przykład linie kolejowe czy drogi, żeby można było drogą lądową ten eksport ukraińskiego zboża prowadzić. Właśnie, bo jeżeli chodzi o drogę wodną, morską, to to tam już są blokady rosyjskie i tu może być problem. Droga wodna, to jest zniszczony Mariupol całkowicie niemal, to jest atakowana albo blokowana Odessa, więc rzeczywiście porty czarnomorskie są dla tego eksportu całkowicie niedostępne. W związku z tym pozostaje droga lądowa i to Unia Europejska podejmuje również działania, żeby koordynować tę pomoc, organizować te korytarze transportowe. Działamy cały czas w tym kierunku, nie o wszystkich działaniach się wszystko mówi, działamy przecież w warunkach wojennych i wojny tuż obok naszych granic, więc dla bezpieczeństwa również nie wszystkie dane są i nie wszystkie działania są przedmiotem publicznej informacji. Natomiast pani redaktor zapytała też o to w kontekście Zielonego Ładu i ja myślę, że to, co w rolnictwie jest planowane, jeśli chodzi o takie bardziej przyjazne dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt rolnictwo europejskie, to nie pozostaje w żadnej kolizji z bezpieczeństwem żywnościowym. Rolnictwo z natury jest i powinno być zielone, bo to jest jego istota. W rolnictwie powinien być Zielony Ład, niezależnie czy on jest programem politycznym, czy jest zwyczajnym, codziennym działaniem wszystkich rolników. W rolnictwie nie ma miejsca na czarny ład, nie ma miejsca na, nie może być miejsca, nie powinno być miejsca na taką coraz większą intensyfikację produkcji, na osiąganie w krótkim czasie jakichś maksymalnych wydajności kosztem ziemi, kosztem niszczenia jej potencjału, kosztem osłabiania jakości gleby, co w następnych latach musiałoby się odbić spadkiem plonów. A więc bezpieczeństwo żywnościowe, jeśli chodzi o rolnictwo, to zrównoważona produkcja rolna. To także produkcja ekologiczna. Dzisiaj sporo rozmawiamy o tym z rolnikami. Widzę coraz większe zainteresowanie rolnictwem ekologicznym jako przede wszystkim dobrą propozycją zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw, które panie komisarzu, nie mają szansy w tym wyścigu na intensywność produkcji, ale mają szansę w wyścigu na jakość. Ekologia to tutaj jest bardzo ważna. Ona się też wiąże z tym dobrostanem zwierząt, bo ten dobrostan zwierząt to obejmuje zdrowe zwierzę, dobrze odżywione, jego stan emocjonalny, w jakich warunkach jest to zwierzę hodowane. To wszystko ma swoje przełożenie później na tego rolnika, i na nas, takich zwykłych konsumentów. Tak, zdecydowanie i to jest jedna z głównych zmian w wspólnej polityce rolnej, które teraz wprowadzamy, to będzie
No wielokrotnie większe niż dotychczas było wsparcie dla rolników, którzy poprawiają dobrostan zwierząt. A więc tak już to przekładając na język zrozumiały dla każdego, bo myślę, że no rolników jest nie tak wielu, ale każdy ma jakieś tam doświadczenia rodzinne, osobiste z gospodarstwami rolnymi, więc no chodzi o to na przykład, żeby wspierać finansowo rolników, którzy zapewniają zwierzętom więcej przestrzeni w budynkach, więcej niż to jest wymagane minimalnymi normami, albo którzy stosują wypas na wolnym powietrzu, albo zapewniają zwierzętom wolny wybieg, albo trzymają je na ściółkach, na ściółce ze słomy, a nie na jakichś rusztach, albo też stosują te tak zwane głębokie obory, też właśnie ze ściółką, ze słomy i pozyskują, czy taka hodowla produkuje obornik, który jest potem znakomitym naturalnym nawozem na pola. To wszystko pozwala zmniejszyć zależność od nawozów chemicznych, poprawia jakość gleby, poprawia gospodarkę wodną w glebie, więc same korzyści są z takich działań i właśnie takie rolnictwo chcemy wspierać. Czyli jeżeli rolnik się postara, zwierzęta będą dobrze traktowane, no bo to o to chodzi, tak, bo to wszystko jest ze sobą powiązane, to i rolnik będzie miał więcej pieniędzy. To będzie miał więcej pieniędzy, tak, bo to jest taki system zachęt w tych przepisach unijnych, w tym budżecie Unii Europejskiej na rolnictwo, że możemy bardzo skutecznie wspierać rolników, którzy ten dobrostan poprawiają. Ja jestem w bardzo dobrym kontakcie z organizacjami rolniczymi w Polsce akurat i widzę wielkie zainteresowanie rolników, żeby ten dobrostan wprowadzić, bo to może być nie tylko dobrostan zwierząt z tego działania, ale również tak w cudzysłowie to określając dobrostan rolników, a więc poprawienie ich sytuacji ekonomicznej. Do tego bardzo, bardzo usilnie dążymy. Ten Zielony Ład to jest od pola do stołu, czyli rozumiem, że to też chodzi o to, co już właściwie istnieje, że rolnik może bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. Tak, to jest bardzo ważne, żeby te możliwości sprzedaży produktów przez rolnika bezpośrednio w różnych formach, czy to na jakichś bazarkach, czy bezpośrednio w gospodarstwach, czy to będą jakieś formy sprzedaży wysyłkowej na przykład, że rolnik czy jakaś spółdzielnia, organizacja rolników przygotowuje paczki z lokalną żywnością i dostarcza je odbiorcom w mieście. To jest ten kierunek, który bardzo chcemy wspierać. No oczywiście są supermarkety, które sprzedają żywność i nikt nie zamierza im tego utrudniać, natomiast ta lokalna sprzedaż żywności też powinna się rozwijać. Panie komisarzu... Są też, tak jak powiedziałem, są na to fundusze, trzeba po prostu do tego zachęcać, pokazywać możliwości. No właśnie, i jeszcze muszę zapytać o GMO, czyli organizmy modyfikowane genetycznie, by nadać nowe pożądane cechy, na przykład odporność danej rośliny na choroby czy susze. To roślin tylko dotyczy, tak? Znaczy no do GMO w Unii Europejskiej, do tych organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest bardzo ostrożne podejście w Unii Europejskiej. Tu jest wiele obaw związanych z ich konsekwencjami, z konsekwencjami tej technologii na zdrowie ludzkie, także na zdrowie środowiska, więc tego typu polityka będzie kontynuowana, co nie znaczy, że nie jesteśmy otwarci na nowe technologie w różnych dziedzinach. Ja zwiedzałem w Łodzi bardzo taką ciekawą firmę, która no, prowadzi innowacje, powiedziałbym na światową skalę, firma, która jest pionierem produkcji takich organizmów bakteriofagów, a więc to są organizmy, które zwalczają bakterie bez antybiotyków, czyli to jest interesująca alternatywa dla tego nadużywania antybiotyków w hodowli. To jest problem bardzo duży. Unia Europejska ma ambicje, żeby to użycie antybiotyków groźne dla zdrowia ludzi i groźne dla zdrowia zwierząt, bo powodujące oporność, znaczy to, że antybiotyki nie działają potem w poważnych chorobach. Więc to trzeba zmienić i między innymi te bakteriofagi są tutaj bardzo interesującym projektem. Przyglądamy się temu i tego typu innowacyjne działania Unia Europejska będzie wspierać, żeby eliminować to nadużywanie antybiotyków, zwłaszcza w hodowli zwierząt. GMO to zarówno żywność, jak i pasza mogą być uprawiane tylko po uzyskaniu autoryzacji na poziomie unijnym. Procedura uwzględnia naukową ocenę ryzyka, czyli przepisy Unii Europejskiej nie zakazują stosowania etykiet wolne od GMO, czyli jak kupujemy, to patrzmy, co kupujemy. Ale moje pytanie jest jeszcze takie, jak Polska wygląda w produkcji ekologicznej w porównaniu do innych państw? W Polsce mamy wielu znakomitych rolników ekologicznych, ale w to
to są ciągle pionierzy, to są ciągle nieliczni producenci i trzeba wzmacniać tę produkcję ekologiczną. Polska jest niestety w ogonie Europy, jeśli chodzi o udział rolnictwa ekologicznego w rolnictwie, w całości rolnictwa, bo ziemi w uprawach ekologicznych jest około 3%, średnia unijna to jest 8%, a ambicja zapisana w strategii od pola do stołu to jest 25%. Niektóre kraje już mają ten poziom, Austria ma nawet 26%. Kilka krajów ma w granicach 20% czy więcej procent, a więc ta żywność ekologiczna jest poszukiwana w Unii Europejskiej. To jest sposób gospodarowania z przyszłością. I to jest bardzo dobra oferta, zwłaszcza dla tych rolników, którzy nie chcą się ścigać na ilość produkcji, a chcą konkurować na jakość produkcji, bo żywność ekologiczna uznawana jest powszechnie i słusznie za żywność najwyższej jakości. Panie komisarzu, a prawo klimatyczne to też dotyczy pana dziedziny? Tak, dotyczy. Kwestie klimatyczne wiążą się z takim zadaniem rolnictwa, jakim jest przechwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery, przechowywanie go w glebie i tu jest bardzo interesująca oferta dla rolników w postaci tak zwanego rolnictwa węglowego, a więc płacenia rolnikom za te korzystne praktyki rolnicze, za, też mówiąc takim ludzkim językiem, przyorywanie słomy, przyorywanie opornika, poplony, ale też tak zwane rolnictwo precyzyjne, które polega na tym, że dzięki technice satelitarnej zamontowanej w ciągniku można jakby stosować te nawozy czy środki ochrony roślin precyzyjnie tam, gdzie one są potrzebne najbardziej, unikać ich takiego rozrzucania bez, niekoniecznie tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. I to jest sposób, żeby z jednej strony zmniejszyć zużycie nawozów, a z drugiej zwiększyć plony. Czyli potrzebne jest wykształcenie, jakieś takie świadomość rolnika, no i odpowiedni sprzęt do tego. Pani redaktor, świadomość rolników to jest duża. Ja myślę, że rolnicy dzisiaj to właściwie wiedzą wszystko o tym, co jak powinna być prowadzona działalność rolnicza. Problemem jest, korzystają z możliwości. Brak wystarczającego wsparcia w niektórych dziedzinach. Ale wsparcia to przez kogo? Będzie dobra oferta, wsparcie, ale też takie rozwój całego systemu rolnego. Myślę tutaj o przetwórstwie i o rynku, zwłaszcza o otwarciu takich rynków miejskich. Łódź jest znakomitym przykładem. Duże miasto otoczone przez rolnictwo, w dużej części składające się z małych gospodarstw, ale dość wydajne, bo rolnictwo regionu łódzkiego, województwa łódzkiego należy do jednych z bardziej wydajnych sektorów rolniczych w skali całej Polski, to tu w zasadzie nie ma problemu, że gdzieś trzeba szukać dalekich rynków eksportowych, mając tak duże miasto tuż za rogiem. Więc jakby te dostawy lokalnej żywności do miast to powinny być kluczem do rozwiązania wielu problemów rolnictwa, całego systemu. I ja liczę też, że to się uda, że to zacznie działać, jeśli będziemy na przykład wspierać rolników, którzy sprzedają lokalnie swoje produkty, jeżeli będziemy wspierać przedsiębiorców, którzy kupują takie produkty. Jeśli samorządy, skorzystając ze środków unijnych, będą na przykład organizować takie lokalne rynki, bazarki, udostępniać rolnikom miejsce do bezpośredniej sprzedaży produkcji rolniczej, to naprawdę wiele możemy zmienić i spowodować, że rolnicy zarobią więcej, a konsument zapłaci mniej, bo nie będzie tych pośredników tak wielu, którzy po drodze powodują wzrost cen żywności, bo w miastach wszyscy przecież wiemy, jak drożeje żywność. To często jest powodem niepokoju wielu rodzin, bo w dalszym ciągu w Polsce żywność jest bardzo ważną częścią rodzinnego budżetu i po to, żeby ta żywność nie była aż tak droga, a trzeba pamiętać, że to nie rolnik podbija cenę żywności. Rolnik bardzo często, jego dochód, jego udział jest niewielką częścią ceny żywności, którą konsumuje. Czyli pośrednicy. Więc żeby to zmienić, to trzeba wyeliminować, trzeba skrócić drogę od pola do stołu na jedno. Tak najbardziej ogólnie mówiąc, a więc wyeliminować niezbędnych pośredników, spowodować, żeby rolnik mógł sam sprzedawać swoją żywność wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, ale tu musi być dobra wola ze wszystkich stron, a więc zainteresowanie samych rolników, ale też pomoc państwa, ta pomoc przy wykorzystywaniu środków unijnych, ale również wsparcie samorządów, na przykład władz miasta Łodzi, aby takie miejsca dla sprzedaży bezpośredniej dla rolników były tworzone, były zapewniane.
Panie komisarzu, wiemy, że teraz ceny energii, gazu bardzo wzrosły. Jeszcze może ta sytuacja się zmienić. No niestety z tymi cenami to chyba tutaj nie będzie za wesoło. Wie pani, ceny oczywiście w dużej części, jeśli chodzi o nawozy, to ich cena jest pochodną tego, co wyprawia Rosja, więc wojna, agresja, no i używanie gazu jako narzędzia agresywnej polityki, a gaz jest ważnym surowcem, ważnym środkiem do produkcji nawozów mineralnych, w związku z czym trzeba się niestety od tej produkcji, znaczy niestety, trzeba się po prostu od tej produkcji uniezależnić, tak. Więc i to się dzieje, Unia Europejska przygotowuje działania, które no, spowodują, że rosyjski gaz nie będzie importowany. Natomiast rolnictwo ma tutaj spory potencjał, no właśnie przez takie zrównoważone praktyki rolnicze, żeby zmniejszyć potrzebę stosowania nawozów. No, w rolnictwie, krótko mówiąc, musi być więcej biologii zamiast chemii. Ja dzisiaj miałem bardzo interesujące spotkania na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Biologii. Naukowcy mają wiele naprawdę znakomitych pomysłów, znakomitych projektów, jak no lepiej wykorzystać potencjał ziemi, potencjał gleby, jakie praktyki prowadzić, żeby no rolnictwo nie było aż tak zależne od tych nawozów, od środków chemicznych. Biologii, więcej biologii, mniej chemii. To akurat by się bardzo przydało. Ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ pan na co dzień jest w Unii Europejskiej. To dlaczego Unia Europejska tak wolno działa? No to zależy, wie pani, zależy od rodzaju spraw. To prawda, że od rodzaju spraw zależy, tak, oczywiście, zależy, ale te spraw, istotne, ale generalnie... istotne sprawy niestety są bardzo wolno załatwiane. No ja ostatnio słyszałem takie skargi na decyzję, zdaniem niektórych zbyt wolno i zbyt późno podjętą w sprawie tej pomocy związanej ze wzrostem cen nawozów. Rzeczywistość była taka, że Polska jako pierwszy i przez długi czas jako jedyny kraj otrzymała zgodę na taką pomoc, a więc w przypadku Polski ta procedura odbyła się bardzo szybko. Natomiast trzeba pamiętać, że Unia Europejska to jest 27 państw. I większość decyzji zapada w formie jednomyślnej zgody tych 27 państw. Jest jeszcze Parlament Europejski, który no tak jak każdy parlament z natury swojej musi podyskutować i on też podejmuje decyzję albo wydaje opinię. Więc to jest proces, to jest przyczyna, że niektóre procedury rzeczywiście trwają długo, no bo musi się zgodzić 27 różnych państw. A te państwa też mają swoje wewnętrzne problemy, muszą czy się zgodzić, czy nie, to muszą to przekonsultować z rolnikami, z innymi przedsiębiorcami, no ze społeczeństwem, krótko mówiąc. To niekiedy trwa. Ja myślę, że tu nikt nie może być zdziwiony, że procedury unijne nie są takimi procedurami natychmiastowymi. Choć w niektórych kwestiach działamy szybko i w tym kryzysie covidowym na przykład bardzo szybko były podejmowane przez komisję niektóre decyzje, które zbierały rolników czy ułatwiały transport. Był taki okres, że się zablokował transport żywności, między innymi żywych zwierząt. Trzeba było interweniować, tworzyć tak zwane zielone korytarze dla tych transportów. Tutaj Unia Europejska działała bardzo szybko. Uruchamianie pomocy, takie środki z rezerwy kryzysowej na pomoc rolnikom. To też zostało przeprowadzone no, w najkrótszym z możliwych czasie. Ale pamiętajmy, tak, że Unia Europejska to nie jest tylko Bruksela. Komisja Europejska w Brukseli. Komisja Europejska jest wykonawcą polityki europejskiej, natomiast decyzje, wszystko co robi Komisja Europejska w ważniejszych sprawach, znaczy tworzenie prawa europejskiego, no to jest proponowane przez komisję, czyli jakby przez ten unijny rząd, ale w ostateczności musi być zatwierdzone przez 27 państw. Stąd no, to też wymaga niekiedy czasu. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Forum Radia Rok Parada.